Cześć kochani, dzień dobry. W sumie wypadałoby powiedzieć dobry wieczór, ale to jest poranek, słuchajcie. Jest 7:30, synek mój pojechał właśnie do szkoły, a my zmierzamy do domu w okropnym świetle. Latarnie wyłączyli, jakby już było bardzo jasno, a jasno nie jest. Teraz może mi trochę oświetli auto, o jak widzicie. No i spacerek krótki z pieskiem. Mama już u mnie, słuchajcie, rano było z wołową. Całą torbę przywiozła soków i różnych cudów ze swojej magicznej spiżarki, jak ja to mówię. A magiczna spiżarka u mamy jest zawsze lepsza niż moja zwyczajna spiżarka. U niej wszystko jest lepsze i fajniejsze. Nie wiem, czy wy też tak macie, że od babci i mamy to wszystko lepiej smakuje. Więc tak, dobra, właśnie kończę, bo moja mama dzwoni. Ja, człowiek, który jest tak daleki od elektroniki, idę właśnie tacie pomóc zrobić coś, bo sobie nie radzi na komputerze. Więc weszła do domu i wyszła. Okej, jednak taka głupia nie jestem i dużo potrafię. Nie wiem czemu bardzo tak ostatnio mi aparat zamazuje na dworze. Nie mam zielonego pojęcia, przez czym to jest spowodowane, że w takiej brzydkiej jakości oglądacie i takie coraz trzęsienia. Wszystko było ok. Chyba czas wymienić aparat na nowy. A jeden bardzo, bardzo chodzi mi po głowie, więc zobaczymy, jak to będzie. Dobra, uciekam teraz do domku zająć się domownikami. Łucja? Gdzie jesteś? Słuchajcie, oglądamy świąteczną bajkę i patrzcie, co Łucja je. Kabanus i marchewka z hummusem, bo moje dziecko mnie zadziwia po prostu coraz bardziej. A świąteczna bajka na dziś to baranek Shaun, nie wiem jak on się dokładnie nazywa, ale świąteczna wersja, więc coś fajnego. Nie wiem czy wy tak macie, ale ja zawsze jak dostaję takie przetwory, to jestem zachwycona i w ogóle mam tak, że dostaję ślinianki, moje pracują na mega, jak patrzę na takie słoiki. Wystarczy, że na nie popatrzę, tu mamy i cukinię, i patisona, i ogórki, no i tam marcheweczkę. Tu mamy jakąś sałatkę, jeszcze mama mi nie wyjaśniła, co mi tutaj dała. Tu jest ukiszona przez mamę kapusta kiszona, więc super. I tutaj mamy soczek z pigwy, który ma przecudowny kolor i on, słuchajcie, on sam naturalnie wychodzi tak w tak pięknej barwie. Więc zaraz do herbatki dzieciom będę robić cały dzban. No a surowkami będziemy się zajadać, bo ja w tym roku nie robiłam swoich przetworów. A z ciekawych rzeczy, jakie wczoraj udało mi się kupić w Lidlu, nie będę wam całych zakupów pokazywać, bo po pierwsze były małe, w większości były tam kółka kukurydziane, to kupiłam, słuchajcie, cynamon mielony, ten z Indonezji, bardzo fajny, pyszny cynamon. Świetny cukier waniliowy, nie wanilinowy, tylko właśnie z dodatkiem wanilii i naprawdę tą wanilię w składzie ma. Mamy tutaj 4,3% mielonej laski wanilii, więc prawdziwy cukier z wanilią. Przyda się z pewnością do ciast oraz 3 razy w Lidlu trafiło mi się ta masa krówkowa i jest masa krówkowa o smaku adwokatu, słony karmel i adwokat. Ja po prostu jakoś je wykorzystam wszystkie razem do tego ciasta, które się zwie batonem knopersem, więc u mnie będzie troszeczkę adwokatowo-karmelowy ten knopers, ale właśnie wykorzystam, bardzo fajny mają skład, bo właśnie tak jak widzicie, a zresztą nie widzicie, ja wam pokażę, jak na taką gotową masę krówkową to naprawdę nie jest źle. Proszę, cukier, woda, mleko pełne w proszku, spirytus, no tu jest spirytus tam, gdzie jest adwokatowa, natomiast w tej już spirytusu nie ma, zaraz znajdę, proszę nie patrzcie na moje okropne paznokcie, mleko pełne w proszku, ale ręka mi się trzęsie. Cukier, woda, mleko pełne w proszku, sól i aromat, więc naturalne, w miarę naturalne. No mleko w proszku, ale wiadomo, zagęstnik jakiś musi tu być. No hej, witam was serdecznie. Właśnie gotuję, ale zorientowałam się, że wszystkie włosy będą w jedzeniu, więc mam wstążeczkę, trzeba sobie jakoś radzić. Nie chce mi się iść na górę po gumkę do włosów, więc sobie zwiążę wstążeczką. Co chciałam wam powiedzieć? Piesiu tam się czochra. O, nawet ładnie wygląda, nie? Dobra, zabieram się za obiad. Słuchajcie, dzisiaj robię schabowe i drobiowe, zależy dla kogo co. Do tego będą ziemniaczki i mam bardzo dużo pomidorów. Wczoraj, to są pomidory, które miałam wcześniej. Natomiast dwa opakowania wczoraj truskawkowych kupiłam, bo były w promocji. Więc skrajam pomidory i będę robiła z jogurtem naturalnym i z cebulką. Sól, pieprz po prostu. I do tego, tak jak właśnie mówię, schabowy i ziemniaki, ale jeszcze będę robiła sałatkę sobie na kolację z surowego kalafiora, trochę kukurydzy, czerwona papryka, ogórek może konserwowy. Ja zawsze do takiego surowego kalafiora mieszam, co mi po prostu wpadnie pod rękę. Każde jedno warzywo łączę z jogurtem naturalnym wymieszanym z dużą ilością czosnku
i jest super ekstra przepyszna sałatka, no i kurczak. No właśnie, to jest jego podstawa. Kalafior i kurczak to podstawa tej sałatki. Więc kurczaka sobie zaraz w kostkę pokroję i podduszę dzieciom, jak w formie kotletów, dla siebie w kosteczkę. I tak właśnie pomyślałam sobie, że tak gotując mogę się do Was odezwać, bo nie wiem, co dzień przyniesie i jaki ten dzień będzie. Trochę jestem zaniepokojona stanem, jaki się dzieje w szkołach, z tego względu, że w naszej szkole, małej szkole, bo jest to szkoła na wiosce, już 2 albo 3 klasy są na kwarantannie. Na pewno klasa 7, na pewno klasa 3. Mój Ignacy chodzi do 2. Jak na razie w same Mikołajki u niego w klasie było 8 osób. On ma małą klasę, ale bez przesady. Dużo dzieci nie chodzi do szkoły. Nie wiem, z jakich powodów, czy chorują, czy co. Wczoraj właśnie informacja, że jakieś dziecko od nas z klasy też jest na kwarantannie. Więc po prostu, no dzieje się i taka jestem ciekawa, czy do tego 20 do zdalnego nauczania wytrzymamy w tej szkole, czy jednak pani dyrektor będzie chciała zamknąć tą szkołę i przejść na zdalne trochę wcześniej, bo tak mało osób na przystanku, to już dzisiaj z rodziców byłam tylko ja i mama, kolegi Ignacia z klasy i to tyle. Naprawdę, bardzo, bardzo niewiele dzieci chodzi do szkoły, no i trochę mnie to, niepokoi mnie w ogóle ta sytuacja. Nie chciałabym, żeby Ignaś niechcący, bo będzie miał z kimś kontakt, został skierowany na kwarantannę akurat w okresie świątecznym, bo wtedy wszystkie nasze plany a propos świąt biorą w łeb, dlatego że właśnie święta mieliśmy nie spędzać w domu pierwszy raz, tylko u kogoś, urodziny. Planowaliśmy bardzo rodzinne święta, w sensie jeden dzień tu, drugi tam, trzeci tam. A jeżeli ktokolwiek trafi na kwarantannę, to będziemy zmuszeni do siedzenia w domu. Jeszcze jak to osoba dorosła, na przykład ja albo mąż, to drugie z nas może z tymi dziećmi gdzieś wychodzić, bo ja mówię o kwarantannie takiej, bo masz z kimś kontakt, nie, że jesteś chory i zarażony. Ale jeżeli to będzie dziecko, to mówię tutaj o Ignasiu, to przecież wiadomo, że my na święta nigdzie nie pójdziemy, zostawiając Ignasia samego, tylko będziemy z nim siedzieć. I tak ta wizja tej kwarantanny, bez żadnej choroby, trochę mnie, powiem Wam, przeraża właśnie odnośnie dziecka, bo no nie wyobrażam sobie tego w tym okresie. No ale co zrobić? Jak się stanie, to się stanie. No nie przewidzisz tak naprawdę. Nie chcę go nie posyłać na wszelki wypadek do szkoły, bo on, nie spotykając się z rówieśnikami i nadrabiając wszystko w domu, dużo traci. Dużo traci. Po pierwsze kontakty, po drugie samo to takie wyrabianie w dziecku jakiegoś obowiązku, systematyczności. Kolejna sprawa, w szkole na pewno więcej się nauczy niż tutaj w domu przy humorach przeróżnych młodszej siostry. Więc tam jest bardziej skupiony, jest cisza i odpowiednie miejsce do tego, żeby się uczyć. W domu mogę mu co najwyżej pomóc coś popowtarzać, ale wiecie, w domu to jest zupełnie inna nauka niż w szkole, taka prawda. Więc no nie jestem za tym, żeby to się zmieniło, ale nie na wszystko mamy wpływ niestety, w życiu nie na wszystko mamy wpływ. Dobra, kochani, no ja tutaj już chyba przesadziłam z tym ilością tych pomidorów. Dobra, wystarczy, kroję cebulkę, szykuję wszystko i tyle. Słuchajcie, no piękna zima nam się zrobiła. Śnieżek pada. Lucja szczęśliwa. Lubisz śnieg? Tak. I gdzie idziemy teraz? Po Igusia na przystanek, prawda? Myszko, ale chodź. Później pozbieramy śnieg z Ignasiem, dobrze? Bo boję się, że nie zdążymy. Możemy troszkę przyspieszyć ruchów? Posłuchała. Lucja czeka jak na tronie na dzisiejsze otwarcie kalendarza. Zapraszamy do otwierania razem z nami. Ignacy, dziewiąteczka już. Super, dziękuję. Dzieci, Lucja, słuchaj, chociaż nie wiem, co ty tam rozumiesz, ale słuchaj. Gdy Ignacy do szkoły ma wszystko gotowe, piórnik spakowany i kredki kolorowe, zęby umyte, śniadanie zjedzone, czapka ubrana, buty włożone, i tylko na plecach czegoś brakuje, bo w szkole każdy go potrzebuje. A dziś to właśnie w nim dzieciaczki kryją się dla Was niezłe przysmaczki. Witajcie ponownie. Mam nadzieję, że nie będę bardzo trzęsła, bo jestem okropnie zmęczona. Patrzę tylko, czy nie drga, dlatego się gapię na siebie zamiast podgląd. Jestem po treningu, maksymalnie wyczerpująca tabata z Moniką Kołakowską dzisiaj. Słuchajcie, ja uciekam pod prysznic, a potem usiądę sobie wieczorem i z Wami pogadam, bo mam dzień pełen wątpliwości, stresu, niepewności
I chyba tak w ogóle nazwę tego vloga, bo cały dzień jestem skupiona tylko na jednym. Czy posyłać Ignaca do szkoły? Wiem, że się mówi Ignacego, my tak do niego mówimy. I poza tym, że jest pięknie biało na dworze i że jest dobry, bardzo produktywny, fajny dzień, to teraz mi to spędza sens powiek. Przyjdę, pogadamy, tylko tak jak mówię, muszę dojść do siebie. I kolejna kwestia jest taka, że mieliśmy dzisiaj choinkę przynieść chociaż do domu, ale ziemia jest tak zamarznięta, że nie mamy jak jej posadzić, więc kupiliśmy razem. I mąż wniósł donicę z ziemią do domu. I z moimi kwiatami, i jak ona odtaje, ta ziemia w domu, to ja te kwiaty wyciągnę i w tej wielkiej donicy posadzimy choinkę. Taki mamy właśnie plan, a nie możemy wyciągnąć kwiatów, a ja nie chcę ich zmarnować. Więc choinka przyjdzie do nas jutro. Może też jutro będzie ubieranie, zobaczymy. No ale dobra, pogadamy później, bo to aż tak nieładnie, że taka spoznana siedzę, pa. No hej, witam Was ponownie, ciemną nocą. Co prawda jeszcze do nocy jest kawałek czasu. Przepięknie pruży, może zaczynać czymś miłym. Przepięknie pruszy śnieg na dworze, jest tak pięknie i magicznie. Wiecie, jak latarnie już się świecą, jest ciemno i z tego nieba sypią się płatki, wygląda to naprawdę magicznie. Więc tyle fajnie. No i powiem Wam, że cały dzień mamy z mężem, nie tylko z mężem, z mamusikami z mojej klasy rozkminę, co robić, czy puszczać dziecko do szkoły, czy nie puszczać dziecka do szkoły. Tak jak mówiłam Wam, właśnie dwie klasy w małej szkole wioskowej u Ignasia są na kwarantannie, plus cała zerówka. Niektórzy nauczyciele, nasza pani wychowawca, nasz Ignasia, wychowawczyni Ignasia, jest chora już od jakiegoś czasu, nie chodzi do szkoły, nie pracuje. Dzieci mają na okrągło zastępstwa i to zastępstwa przeważnie z WF-istą, który włącza dzieciom filmy i robią oczywiście zlecone przez jakby wychowawczynię ćwiczenie, ale to tyle. To tylko to, co mogłabym sama w domu robić z Ignasiem, więc to jakby też przeważyło na naszej decyzji, bo tak, od jutra nie puszczamy już Ignasia do szkoły. I mnie cała, ja powiem Wam tak, ja jestem daleka od jakiejś paniki. Jestem daleka od pouczania ludzi, czy powinni się szczepić, czy nie powinni. Absolutnie to nie jest moją intencją. Uważam, że każdy robi tak, jak czuje i niech o sobie decyduje, dopóki jakby nie wchodzi z butami w moje życie i się mnie o coś nie czepia. Więc ja Wam powiem, że jestem takiego zdania, że paniki nie sieje. Nie panikowałam od początku i nie panikuję dalej, ale kucham na zimne, dbam o swoją rodzinę, chcę, dbam przede wszystkim o zdrowie, bo uważam, że to jest akurat najważniejsza kwestia. I chcę być spokojna, chcę mieć spokojne sumienie, mój mąż również, więc zostawiamy synka na własną odpowiedzialność w domu. Napisałam oczywiście do naszej wychowawczyni z tą informacją, napisałam, czym jest spowodowane to, że synka zostawiamy. No i dostałam właśnie odpowiedź, że nas doskonale rozumie, że każdy teraz dba o swoje zdrowie, powinien dbać o zdrowie swoich najbliższych najlepiej jak potrafi i szanuje, popiera. No i zostajemy w domku i widzimy się dopiero na zalem nauczaniem z panią, więc my będziemy z synkiem nadrabiać na razie zaległości. Z mamusiami rozmawiałam, bo jak wiecie, ja mam takie forum mamuśkowe, mamy forum, fajnie, mamy super kontakt, naprawdę fajnie się klasowo dobrałyśmy, bo i dzieciaki się bardzo lubią i my mamuśki się super dogadujemy. No i jednak większość nie puści jutro dziecka do szkoły, więc nie tylko ja tak myślałam, dużo z nas się jakby stresuje, to jest w ogóle taki okres trochę stresujący, zawsze jesień, zima, czy była ta pandemia, czy był koronawirus, to zawsze odporność jest słabsza, zawsze łatwiej łapiemy wszystkie przeziębienia, szczególnie jak jeszcze mrozu nie ma, że nie wymrozi tego cholerstwa całego, tylko taka jest plucha i zawierucha, to się katarzymy i chorujemy, ale w tym okresie, gdzie nawet dostać się do lekarza, to jest po prostu cud cudów. Moje dzieci już od dawna, gdy cokolwiek im dolega, to jestem na wideo rozmowie z panią doktor, więc już pani doktory na oczy nie widzieli. W ogóle no, czasy się po prostu zmieniły, gdzie ja do dentysty się normalnie nie mogę umówić, bo przez COVID mój dentysta bał się otworzyć, więc no, dla mnie wszystko to, co się dzieje teraz, to jest cyrk, no bo to jest cyrk, ale to nie jest tak, że ja w ten cyrk nie wierzę i nie popieram, bo ja jestem, ja już Wam mówiłam, że jestem zaszczepieniem, ja jestem zaszczepiona, synka naszego też szczepić będziemy, więc cała moja rodzina w sumie jest taka najbliższa. I jak najbardziej to popieram, ale mam też bliskie osoby, bardzo z rodziny, bo taka mówię najbliższa, najbliższa, ciut dalsze, które wiem, że się nie szczepią i też mają jakieś swoje powody. Spoko, spoko, nie ma sprawy, dlatego ja ingerować w to nie będę i nie jestem tu od tego, żeby kogokolwiek zmuszać i jestem przeciwna w ogóle takim praktykom, żeby zmuszać kogoś do czegoś. Więc to na pewno. Ja zrobiłam coś dobrowolnie, tak samo jak mój mąż, no i może mniej dobrowolnie zrobi to Ignacy. Chociaż on jest jak najbardziej za i wierzy, że jego rodzice mądrze po prostu prawią, no bo w co ma innego wierzyć.
No i tak, i będziemy szczepić na pewno nasze dziecko. Tak jak się nie bałam szczepić je, tak jak mówiłam Wam, na meningokoki, pneumokoki, rotawirusa i całą resztę różnych chorób i ponosiłam ogromne koszty z tym związane, bo te szczepionki oczywiście kosztowało zarówno przy pierwszym, jak i drugim dziecku. Tak nadal ufam najbardziej medycynie i nauce. To w tą stronę, więc chciałam Was poinformować, że to nie była dla mnie łatwa decyzja, zostawiamy dziecko w domu i będzie się uczył ze mną, więc dochodzi mi troszkę obowiązku, bo to nie będzie jak było w szkole i przejrzeć zeszyty i książki, tylko będziemy musieli to nadrabiać popołudniami. No ale coś za coś, to tylko chwila, od 20 zdalne nauczanie wchodzi, więc już sobie będzie sam radził. Ja mogę mu co najwyżej pomagać popołudniami właśnie, ale nie nadrabiać takie materiały, jak teraz nam się szykują. Chociaż patrząc na to, że teraz oglądają bajki i rysują, to może tak dużo tych zaległości jednak nie będzie i będziemy w stanie to pięknie przepracować w domu i to w chwilę. Dobra, tu chciałam taką informację dać. Bardzo proszę o kulturę wypowiedzi, akurat o temacie odnośnie COVID-a i szczepień, bo ja Was nie pouczam, proszę Wy mnie też nie pouczajcie i nie wysyłajcie mi żadnych dowodów na to, że nie mam racji albo że mam rację. Każdy niech robi jak uważa. Ja po prostu przyszłam poinformować, dlaczego od jutra rana będziemy otwierać kalendarz adwentowy codziennie rano, dlaczego od jutra więcej będzie we vlogmasach też mojego synka, nie tylko córeczki. To dobrze, tym miło niemiłym akcentem ja kończę dzisiejszy wywód. Zapraszam Was jutro do naszego domu na kolejnego vlogmasa. Jutro z samego rana jedziemy pierwszy raz do sklepu Aldi, który otworzyli w Zgorzelcu. My tylko do niemieckiego Aldi jeździliśmy, a czekaliśmy, aż minie ten szał związany z otwarciem tego marketu. Już minął, bo już jest całkowicie spokojnie na parkingu, więc jutro się właśnie tam wybieramy. No i zobaczymy, jak nam dzień minie. Czy jutro będziemy piec pierniczki, czy jutro będziemy obierać choinkę. Wszystko zależy od naszych chęci i samopoczucia, więc mam nadzieję, że jutro się widzimy. Trzymajcie się cieplutko. Pa! Uciekamy otwierać kalendarze. Cześć kochani, słuchajcie, ja zapominam o kalendarzach, ale mój synek pamięta doskonale, więc mam tutaj kontrolę pełną. Ignacy szuka numeru 10, a ja mogę sobie chwilę do Was pogadać, albo nie pogadać, bo już jestem taka zmęczona. Naprawdę? Naprawdę. Mamy już po kąpielach. O, znowu mokra główka. No, szukamy dziesiątki. Nie widzisz? Może ja się przyjrzę też razem z Tobą, bo ja tak trochę to powierzyłam całkowicie Tobie. Tylko... Dobra, słuchajcie, mamy tutaj maskę do rąk. Nawet nie uwierzycie, jak to się teraz przyda. Mam tak spierzchnięte dłonie, że to jest masakra i nie mogę ich niczym nawilżyć. Ekstra, zobaczymy, ile ją trzeba trzymać. Mała maseczka do dłoni. A Ignacy już mi tutaj otwiera biżuterię. Jest to kalendarz, który powiem Wam, że kupię za rok na 100%. Bransoletka do kompletu. Pamiętacie, jak wczoraj otwierałam tego samego kroju naszyjnik? Mam go dzisiaj zresztą na szyi. Jutro też go założę, łącznie z tą bransoletką. Bardzo ładna bransoletka, delikatna, z kółeczkami. Super, więc tak wyglądało okienko numer 10. Do jutra, pa!